świątecznych, poszukamy jakichś fajnych prezencików dla naszej rodzinki. Dla mnie. Jest z nami też Tygrysio. Więc tak, no jeśli chodzi o prezenty, będą to małe upominki. Ada, co mnie kupisz? Nie, ja myślę, w ogóle samodzielnie coś zrobić. Może pokażemy wam ozdoby, jakie są w Woli Park. Tu są takie piękne lampki w kształcie gwiazdeczek. Dziwnie nazywa, jakieś śliczne. Nasza ciocia bardzo lubi takie rzeczy. No ale to są takie raczej zdobienia domu, zdobienia świąteczne, bardziej niż prezenty, chociaż tutaj już widzę jakieś fajne bajery. Jakieś stroiki mamy. Chociaż takie bajery też są fajne. Mam alergię na poranki, brakuje mi piątej klepki. O, to dla Ady będzie. To, co? To będzie ale mam wszyscy zmysł. O, a tu? Patrzcie, dla Tygrysia. Księżyc bajki. Ten kubek będzie dla Tygryska. Księżyc bajki. Nie doczytałam dalej. Może jest coś obraźliwego. Wysokość, śpiąca kolebka. Kochaj to, co robisz, a nigdy nie będziesz w pracy. Piękny kubek. Patrz, kochanie. Kochanie. Kochaj to, co robisz, a nigdy nie będziesz w pracy. No. To każdy z naszej rodziny powinien dostać taki kubek. Szukaj fajnego ciacha do kawy. Pracuję tu tylko dla darmowego... Czego? Facebooka? Światełka! Czujesz, Ada, moje perfumy? Ja czułam je wcześniej, teraz. One są właśnie strasznie... No, one są strasznie intensywne. Był post o tych perfumach. Możecie sobie poszukać na naszym blogu, bo to też jest fajny pomysł na prezent świąteczny. A naprawdę mają taki zapach, który się bardzo utrwala i długo, długo się pachnie nim, a nie, że ten zapach znika po 10 sekundach. Idziemy dalej. Bo tak, jeśli chodzi o prezenty, to ja zawsze lubiłam dostawać ubrania, ponieważ osoby w naszej rodzinie mają dobry gust, jeśli chodzi o ubrania i zawsze coś fajnego nam kupowały. Oj. No nie wiem, mi się zawsze podobało. Poza tym zawsze miałam mało kasy i zawsze w sumie nie miałyśmy dostępu do takich dużych centrów handlowych, bo mieszkałyśmy na wsi, więc wow, patrzcie. Ada tak to dla mnie. Mało perfidnie pokazuje prezenty, jakie chce. To dla mnie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Brakowało mi w domu właśnie akurat czegoś takiego, ale to jest Ada dla dzieci. Ja jestem dzieckiem. Słuchajcie, muszę się wypytać Ady, co ona chce dostać od Mikołaja. Ada, co chcesz dostać od Mikołaja? Ładnie, przestań się.
powiedział? Sukienkę, coś do makijażu oraz psa. Właśnie... Dobra, Ada, słuchaj, bo ja tutaj muszę przeprowadzić z tobą małą konwersację. Bo po tym, jak wstawiłyśmy Q&A, gdzie wypowiadamy się na temat tego, jakby, czy dostawanie zwierząt na święta jest odpowiednie, my powiedziałyśmy, że tak. No właśnie, bo ludzie mają jakieś do tego nastawienie, że nie, że zwierzę na prezent to jest zły prezent. Nie, że po prostu zwierzę nie powinno być traktowane w kategoriach prezentu, jako rzecz. Że niby prezent to rzecz. Tak jak ja bym ciebie dała. A dlaczego jest przyjęte, że prezent to jest rzecz? No jeśli ma się uratować temu zwierzęciu życie, jeśli ma się, nie wiem, no, zapewnić mu dom i ciepło i opiekę, no to kurde, ja jestem, słuchajcie, jak najbardziej za tym, żeby dawać takie zwierzaki. Nic nie kupuję. No chyba, że to jest właśnie takie jakieś spełnianie zachcianki dziecka 10-letniego, które się zaraz za chwilę znudzi takim zwierzakiem, no to wtedy nie, no ale to jest chyba logiczne, że rodzic, on powinien wiedzieć, czy to dziecko jest odpowiedzialne, czy nie. No to jest idealny prezent świąteczny dla Anieli. Co prawda bezy, za bezą nie przepadam, ale tutaj te deserki wyglądają super. Znalazłyśmy piękne miejsce. I tutaj jest miejsce dla Ady. Ado, musisz usiąść i pokażemy ci, jak się robi laurkę na święta. Chodź. Mikołaj, Mikołaj, on tam jest. Ada, on istnieje. Musimy usiąść mu na kolana. Ale ja się wstydam. No chodź. Wstydam. Nie, no musi... Patrz, woła nas. Musimy tam iść. Tygrys, podtrzymasz tę kamerę. No dobra, ale co mam robić? Ale oni tam mają... Nie można. Święty Mikołaj nas woła. Boże, ja tak zawsze marzyłam, żeby spotkać Mikołaja, a on istnieje. Jest tam. Kurde. Nie będę wydawała pieniędzy, żeby usiadać na kolana. Ciśnij przycisk. Naciśnij przycisk, posłyszysz magiczne drzewo. Jaka faza! Ciągle jednej nocy jego życie uległo. No super. Kurczę, święta są takie fajne. Można poczuć się dzieckiem. Ja się bardzo wiarę. Te dzieci to nie wiedzą, co się chodzi. Wow, jakie śliczne. Boże, tak kocham wystrój świąteczny. Wszystko tak błyszczy. Ja już wiem, dlaczego ja lubię tak święta, Ada. Bo wszystko tak błyszczy w święta. No ja uwielbiam, jak wszystko błyszczy, lśni, ma takie kolory pstrokate. Dlaczego tak uwielbiam święta? No spójrzcie. Słodziaki. Pokaż. Ta dla Ady. Pingwin. Jaki słodziak. A to? Pokaż Tygrys to. Ale ładne. Chcemy takie słodkie, czy... To jeszcze są termoforki. Ja uważam, że najlepszym prezentem świątecznym są książki. Dlatego wchodzimy do Empiku i kupimy bardzo dużo książek dla każdego członka naszej rodziny. O, Red Lipstick Monster. Yeah.